Cześć! Dzień dobry! Zaraz, zaraz po igrzyskach mamy klasyka San Sebastian Bardzo ciekawy wyścig jednodniowy Jeden z ciekawszych klasyków, nie będących monumentem Co prawda, tak zawieszony zawsze w kalendarzu Między Tourem a Vuelta Gdzie kolarze, którzy jeszcze mają nogę po Tour de France Mogą sprawdzić się na górzystej trasie w kraju Basków, i ci, którzy myślą o dobrym występie na Vuelta Espania, również już powinni być w wysokiej dyspozycji. W tym roku zostało to dodatkowo zaburzone przez igrzyska w Tokio. Gdzie no, wielu zawodników po prostu jeszcze albo ma jetlag, albo odpoczywa. No i, no i tak. Jetlagu natomiast nie miała, raczej miała, ale zwalczyła, Anemic van Vleuten, ponieważ w tym roku San Sebastian jest wyścigiem world-tourowym, zarówno mężczyzn jak i kobiet. No i Annemiek van Vleuten w swoim stylu na solo, na tej ciężkiej, wymagającej trasie pojechała po zwycięstwo po złotym medalu Igrzysk Olimpijskich. Na czas po tej przegranej Holenderek z Aną Kisenhofer ze startu wspólnego no, osłodziła sobie no, i ma tą wymarzoną czapkę to nakrycie głowy baskijskie. To jest też ważne, no, że ona w tym roku że ona w tym roku reprezentuje barwy hiszpańskiej grupy Movistar, co prawda, hiszpańskie, a nie baskijskie, bo to trzeba zaznaczyć już. Wspominałem o tym w zapowiedzi wyścigu na Facebooku, no, że wyścig, zarówno wyścig dookoła Kraju Basków kwietniowy, jak i klasyka San Sebastian to są takie dość ważne dla lokalnych mieszkańców no, wyrazy. Wyrazy tożsamości narodowej. Baskijscy kibice zawsze są bardzo żywiołowi, bardzo licznie stawiają się, zwłaszcza na podjazdach w Pirenejach czy też w kraju Basków. No i tutaj, tutaj mimo fatalnej pogody, również mogliśmy ich obserwować. No i cóż można powiedzieć: dobrze, że jakby obecnie możemy przenieść możemy przenieść swoje, jakieś tam aspiracje, ambicje, dążenia w kwestiach narodowych, właśnie na sport, na kibicowanie, no, a niekoniecznie na jakieś bardziej radykalne działanie, jak to miało miejsce czy kilkanaście lat temu w kraju Basków. Co do rywalizacji mężczyzn z kolei, no to mamy niespodziankę, natomiast ja się bardzo cieszę. Nelson Paulus z Education First, świetny wyścig, w ogóle znakomity wyścig całej grupy Education First. Duże, duże znaczenie w tym zwycięstwie Simona Cara, w ogóle dużo młodych zawodników tutaj odgrywało znaczącą rolę, no bo Matej Mohoric, który już jest dość długo, dzisiaj drugi na mecie, jest już dość długo w zawodowym peletonie, no to niespełna 27 lat, więc tak naprawdę młodzian, ale Paules, słuchajcie, lat 24, czy też 25, rocznikowo 25, urodziny, niebawem no i trzeci na mecie duńczyk Mikel Honore on chyba lubi Kraj Basków ewidentnie, bo w tym roku był wygrał etap na wyścigu dookoła kraj Basków ale to też jest to też jest, słuchajcie młody człowiek, też 97 rocznik no i oni ograli te największe gwiazdy przede wszystkim Mikel Landa tutaj sprawdzał nogę po powrocie po tym fatalnym upadku i kontuzji na Giro Italia. Nie wiadomo, czy to było ustalone z Mohoriczem, czy nie. No w, każdym razie, w każdym razie próbował atakować, no i potem pogonili za nim kolarze. Education First, Landa nie dał rady, ale w czołówce znalazł się Mohoricz. Warunki pracy mieli kolarze. Fatalne, padał deszcz, było bardzo ślisko, było dużo kraks. Były kraksy z udziałem motocykli. Znowu, niestety, nie wiem czy pamiętacie, kilka lat temu, Jakub Fulsang na San Sebastian został zmieciony z trasy przez, przez motocykl tutaj na jednym z zakrętów na pozjeździe. Kolarze się zderzyli z motocyklem. Potem, już tuż przez metą, gdzie. Mm, gdzie już była ta czołowa grupka jakby tak usankcjonowana i jechali do mety Mohoricz nadał mocne tempo na zjeździe w swoim stylu, no i polecił w barierki Mohoricz się uratował Lorenzo Rota z intermarsze. Wpadł w barierkę, trochę czasu stracił honorę więc to, no, to, jest, to jest ciekawe w, w, jeżeli chodzi o Mohoricza, no bo on miał, on jest świetnym zjazdowcem, bardzo szybko zjeżdża, bardzo ryzykuje, ale miał ten przykry upadek na Giro d'Italia, a to mimo wszystko nie ostudziło jego jakby zapędów do szybkiego zjeżdżania, no i tutaj w tych bardzo szybkich, bardzo trudnych warunkach jakby robił swoje, tak, jechał w dół bardzo szybko. Mohoricz też zaczął finisz, kiedy oni dojechali w grupce do mety, Mohoricz zaczął finisz Chyba czuł się bardzo pewnie i bardzo dobrze, ale to Paules wystawił mu koło i tak naprawdę nawet fotofinisz nie był potrzebny, bo to było takie wyraźne zwycięstwo o półkoła. Bardzo, bardzo się cieszył Amerykanin. Rdzenny Amerykanin, to warto podkreślić. Oczywiście rdzenni Amerykanie z Ameryki Południowej odnosili już sukcesy w zawodowym peletonie, natomiast są Paules jest. Albo pierwszym, albo jednym z naprawdę bardzo nielicznych, rdzennych Amerykanów Północnych, który jeździ w zawodowym peletonie, startuje w najważniejszych wyścigach no i teraz ma swoje pierwsze zwycięstwo zawodowe i od razu w tak ważnym klasyku. Bardzo lubię takich zawodników, bardzo solidnych, bardzo pracowitych, niewątpliwie utalentowanych no i w końcu przyszedł dla niego ten dzień, ten moment, kiedy ma swoje wielkie zwycięstwo z tyłu e, pracowali kolarze Treka głównie, e, Ciccone znowu e, próbował e, atakować, Ciccone ewidentnie no, musi się jakoś ogarnąć e, z, z taktyką e, bo zdecydowanie jest zawodnikiem Zarówno utalentowanym, jak i bardzo mocnym fizycznie, natomiast chyba jeszcze nie ma jakiegoś takiego wyczucia chwili odpowiedniego, bo wiele jego ataków, pracy, szarpnięć no, nie przynosi efektów, a podejrzewam, że mogłyby. Także, także, moi drodzy, tak to wyglądało, bardzo fajny wyścig, chociaż realizacja nieco chaotyczna, w związku z tym nie oglądało się tego łatwo, tak czy inaczej zwycięstwo Paulesa bardzo fajne, bardzo mnie cieszy i tak jak wspomniałem, dobrze życzę temu zawodnikowi. Grupa Education First, zdecydowanie udany sezon, 8 zwycięstw, kilka prestiżowych etapy Paryżnice, Tour de Suisse, no i teraz teraz Giro d'Italia no i teraz, teraz San Sebastian, więc świetnie, no i moi drodzy to tyle, troszkę już zaczynamy myśleć o Tour de Pologne, który niebawem a jeżeli chodzi o igrzyska w Tokio to jutro rano, czyli w niedzielę powinny być finały BMX-ów. o ile się nie mylę, no i od poniedziałku zaczynamy rywalizację na torze, którą muszę wymyślić formę w jaki sposób dla Was skomentować? Dzięki wielkie w takim razie i do zobaczenia niebawem. Cześć!